Dzisiaj Jan Krzysztof Duda zmierzył się z Rajabowem białymi, więc jest to partia, którą Duda musiał wygrać. Ponieważ w pierwszych czterech rundach Duda zagrał trzy partie białymi, w dalszej części turnieju oczywiście więcej będzie grał czarnymi, no a czarnymi wygrywa się znacznie, znacznie ciężej. I tutaj poszła partia hiszpańska na starcie. Rajabow zaproponował przejście do berlińskich schematów. Duda oczywiście to odrzucił, bo one są naprawdę mocno remisowe. Goniec C5. I tutaj Jan Krzysztof Duda już w piątym ruchu zaskoczył przeciwnika bardzo rzadko spotykaną opcją, goniec G5, to jest 8. Ósma opcja pod względem popularności w, tym, w, tej pozy, w tej pozycji. No i rzeczywiście Timur Rajabow już się e, ostro zaczął głowić. W partii wrzucił H6, goniec odszedł na H4 i zagrał po prostu D6. Tutaj Jan Krzysztof Duda odpowiedział ruchem skoczek C3. No, chciałoby się zrobić roszatkę. Chociaż w takich sytuacjach to trzeba zawsze uważać na G5. Czyli w sytuacjach, kiedy czarny jeszcze tej roszady nie zrobił, to G5 potrafi być bardzo złośliwe, bo tutaj jest taki motyw szybkiego H5. I zbić na G5 nie można, bo H4 i goniec w potrzasku. Więc trzeba grać H4, a wtedy czarny się tutaj przebija. No i wcale nie jest tak łatwo, ten goniec jest bardzo zablokowany. Pionek G4 ogranicza możliwości białych figur, a czarny może swojego króla ewakuować na skrzydło hetmańskie. Więc w tych strukturach E4, E5 zawsze na to H6, G5 trzeba uważać, więc Duda się tutaj nie śpieszy, zagrał skoczek C3. Wiadomo, że już ma na radarze jakiś skoczek D5 wykorzystujący to związanie. Radzabow odpowiedział goniec D7, no i Duda na to skoczek A4. Nie jest to nic wielkiego, ale już jest delikatny plusik. Ten goniec na przekątnej A7G1 jest naprawdę upierdliwy, naprawdę aktywny. I tutaj na naszego króla zerka. I wspiera też kontrolę centrum. Także rzeczywiście jest to problematyczna figura. No więc, jeżeli Duda jej, jej się natychmiastowo pozbywa, no to fajnie. Tutaj Rajabow zrobił taki kołowrotek, szach. C3, goniec B4, a finalnie wylądował na B6. No i teraz Duda już na luzaku zrobił Roszadę. Na co w partii Skoczek E7? Jeżeli chodzi o G5, teraz. To nie jest to wcale takie cudowne, bo jest ruch H4, to wszystko co widzieliśmy, i okazuje się, że jest tu na tyle idealny układ, że już po linii F biały się rozpędza, a tego F6 czarny nie zdąży zagrać. Po pierwsze, można zagrać Hetman B3. Z ideą taką, że po f6 mat na f7, a jeżeli hetman e7, to w ogóle go nie c4. I teraz zawsze na f6 jest posunięcie skoczek, skoczek f7. Jeżeli wieża h7, to szach i leci na g8. Więc rzeczywiście ten skoczek na G5 jest mocno ograniczony i trzeba na to F6 uważać, ale przy prawidłowej reakcji białego nie jest to żaden problem, choć przyznacie, że warianty dosyć, dosyć, dosyć pogrzane. Mało tego po skoczku G8 to w ogóle można pomyśleć o biciu i F4, choć tutaj sytuacja rzeczywiście bardzo mocno się komplikuje, choć. Zdaje się, że na korzyść białego. No jednak, figury czarnego nieporozwijane, pole F7 trzeszczy, zaraz wieża tutaj wjeżdża do akcji. E, no figura straty, ale po linii F atak jest naprawdę potężny. No ale dobra, nic, nic takiego tutaj e, nie poszło. E, po roszadzie e, przeciwnik grzecznie zagrał. Zagrał skoczek E7, choć raczej, stracił dużo czasu, około pół godziny w debiucie. więc z całą pewnością te warianty po G5, G5 doliczę. No i teraz po skoczku E7 Duda. Wybił na F6, popsuł te pionki, wybił na D7 i zagrał skoczek H4, bardzo logiczne podejście, ponieważ Duda stara się tutaj przeciwdziałać zagraniu F5. Pamiętajcie, że słabość jest słabością tylko i wyłącznie wtedy, kiedy da się ją jakoś zaatakować, tak? Więc biały musi się jakoś zainteresować tymi zdublowanymi pionkami, ponieważ jeżeli czarny jakoś komfortowo wrzuci F5 i. Poz będzie się słabości, no to wtedy nie ma przewagi, tak? No i teraz zapytacie, a co się dzieje, jak to f5 jednak nastąpi? W partii posłowie jakieś. Otóż po f5 biały po prostu wybije, teraz wybije do spodu na f5 i na koniec wrzuca ruch f4. I nagle okazuje się, że czardy tak z ręką w docniku. No bo tak, Krótka roszada bez nadzieja, prawda? Bo król tutaj osłabiony. Zostać w centrum? No jeszcze gorzej, bo zaraz tutaj biały wybije, centrum się otwiera. Na no, zrobić długą roszadę, e, no to tutaj po prostu poleci pionek na f7. E, o a4, a5 nie wspominając. Więc teoretycznie f5 jest możliwe, natomiast ze względu na te wszystkie wymiany i f4 na koniec, nie wychodzi to czarnemu za dobrze. W partii natomiast poszło wieża G8, i tutaj zdaje się, że Jan Krzysztof Duda trochę niedokładnie zagrał to król H1. Zdaje się, że lepszym pomysłem jest G3, żeby przyblokować wszelkie możliwości ataku po linii G. Hetman H3 z planem jakiś tutaj bić na G3 czy bić na H4. To, to jest nic strasznego. Skoczek G2. Wszystko jest zabezpieczone. Za chwilę Hetman F3. Są problemy na F6. A jak tylko przeciwnik zrobi długą roszadę, to wybicie, odbicie i A4 biały błyskawicznie otworzy linię A, no i to musi poskutkować jakimiś problemami, problemami z królem. Także G3 tutaj wygląda trochę lepiej. Jeżeli chodzi o F5 w tej konfiguracji, no to jest opcja, żeby właśnie pozbyć się tego gońca i skoczek G2. Wygląda trochę głupio, ale wszystko jest na skrzydle królewskim zabezpieczone. A jeżeli nastąpi ta długa roszada, no to właśnie A4. Czarny wcale nie będzie miał łatwo, żeby tutaj zablokować skrzydło hetmańskie, a biały za to jest tutaj na punkcie G3 solidnie zabezpieczony. H5 to nawet z zimną krwią można na H5 zbić, więc G3 z planem skoczek G2 sprawia, że pozycja. Jest oczywiście skomplikowana z obustronnymi szansami, natomiast biały wydaje się być szybszy, bo jednak ten król przeciwnika na hetmańskim zawsze ta linia A się otwiera i problemy z królem są. Natomiast w partii król H1 nastąpiła długa roszadka, bicie, bicie i teraz Hetman F3. I teraz jest różnica, ponieważ nastąpiło to F5. I, i okazuje się, że tutaj no srogo się sytuacja upraszcza. No bo cóż, trzeba zbić. No więc nastąpiło E F5, no jest pionek przewagi, ale wchodzi wieża G5. Nie ma jak tego pionka utrzymać, ponieważ po F6 no to skoczek F5 trzeba wymienić, bo nie ma co z tym skoczkiem zrobić, no i po prostu tego pionka czarny odzyskuje, no i równa pozycja. No więc w partii poszło A4, znowu lepsze wydaje się G3, żeby tego skoczka w razie co cofnąć na G2. Trochę to jest takie uparte, ale rzeczywiście ze skoczkami na desce ta pozycja pozostaje skomplikowana. No i ciągle jest ten plan A4, A5. Natomiast w partii poszło A4 od razu. Skoczek zbił na F5, skoczek odbił na F5, Hetman odbił na F5. No i tutaj Duda nie wymienia, tylko Hetman E3. No i w partii wieża G8, wisi na G2, trzeba obronić. No i tutaj Rajabow, trzeba przyznać, że wykazał się turbo solidno-remisowym podejściem Hetman F4. Problem jest taki, że nie ma jak nie wymienić hetmanów, bo jak hetman odejdzie na E1, no to wchodzi Bach, Bach i Mat. A jeżeli hetman odejdzie na E2, no to teraz już czarny się tutaj naprawdę solidnie, solidnie aktywizuje. Jeżeli nastąpi odbicie hetmanem, no to znowu ten sam motyw a jeżeli nastąpi bicie pionem, to wieża G4, no i pionka nie ma jak bronić. Jak F3, znowu ten motyw bicia na H2, a jak wieża tutaj przechodzi do defensywy, to znowu ten motyw bicia na H2. Więc no czarny, jak się uprze, no to tutaj jest w stanie zmusić białego do wymiany tej hetmanów, wymiany hetmanów. No więc Duda tutaj wybił na F4 i zagrał wieża z A na E1 z ideą taką, żeby wpakować się na E7, zabrać pionka F7, bądź wpakować się na E4 i zabrać pionka F4. Ale jest wieża E5, no to Duda D4, no to wieża E8, czyli tutaj Rajabow ciągle stara się przeszkadzać, żeby Duda nie, nie wkroczył do akcji. Co nie zmienia faktu, że te pionki ze skrzydła królewskiego są cały czas bardzo osłabione, no, są izolowane, także ciągle jest to problem. No to tutaj G3, wymiana, 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 król D7, król G2. Dalej te pionki izolowane, no ale czarny stwarza atak tutaj i w partii wieża H1 wydaje mi się, że trochę Duda się pośpieszył. Fajnie wyglądał ruch wieża A1 z planem takim, że tutaj zawsze tego króla można odciąć w razie potrzeby. A jak król idzie w tym kierunku, to G4 z ideą wieża H1, wieża bije H6 i wieża H3, żeby obronić na C3. No ale problem jest taki, że król d5, więc po król e6 no znowu trzeba by zagrać c4, a wtedy d5, a po c5 się tutaj już sytuacja upraszcza i teraz król za to tędy podchodzi, no i ciągle będzie, ciągle będzie trzeba tego pionka bronić, a czarny podejdzie królem, zagra b6 tutaj wszystkie te piony się wymieniają no więc w partii wieża h1 bicie, bicie i c5 tutaj po wieża a3 jeszcze byłyby szanse gry na wygraną pod postacią wieża f6, groźbicie na f7 i wieża f3. No i tutaj wiecie, dwóch na jednego, są jakieś szanse wytwarzania wolnego piona. Tutaj piony u czarnego zdublowane, więc jest to jakiś plusik po stronie Jana Krzysztofa Duda. No ale niestety tutaj Radzabow zagrał dokładnie, zagrał c5, nastąpiły masowe wymiany, no i wyszła taka wieżówka. Która jest po prostu remisowa. No tutaj nic, nic się nie wyczaruje, wszystko się uprościło. No i po 41 posunięciach partia rzeczywiście zakończyła się remisem. No niestety, widzowi, nie jest to dobry prognostyk na przyszłość. Zerknijmy sobie na wyniki. Aktualnie, od reszty stawki, e, odleciał Nepo. 3 e, punkty z czterech partii, także dwa zwycięstwa, dwa remisy. E, bardzo dobrze mu się ten turniej układa. E, pokonał w czwartej rundzie e, Aliresę. E, analizę tej partii znajdziecie na moim prywatnym kanale na YouTubie. E, Karuana na drugim miejscu 2,5. E, Duda ciągle w środku stawki, e, cztery partie z remisową. No i z jednej strony można powiedzieć: "Dobra, no jest ok, jest ok, tak? Nie ma szału, ale jest ok. Ciągle są szanse, żeby walczyć o te o podium, o te czołowe lokaty. No tylko, że w pierwszych czterech rundach duda grał aż trzy partie białymi. Więc wiadomo, że w dalszej części turnieju więcej tych partii będzie grał czarnymi, a czarnymi na tym poziomie jest naprawdę znacznie, znacznie trudniej. Wiadomo, że da się wygrywać, tak jak pokazał Nepo, Pokonując dinga czarnymi, ale jednak to. No przeciwnik coś musi w debiucie pochrzanić czy przesadzić, żeby rzeczywiście czarnymi dało się wygrać. No i tutaj Duda grał z Rajabowem, który radzi sobie kiepsko, także bardzo tutaj liczyłem, że białymi jakieś realne szanse na wygrywanie się pojawią. No zdaje się, że będzie pokutowała ta partia z rundy pierwszej, gdzie Duda z raportem miał naprawdę bardzo dużą przewagę, której nie wykorzystał. No, gdyby w tym momencie na koncie było dwa, i pół punktu, no to byłoby znacznie, znacznie lepiej. No ale dobra. Dwa punkty z czterech rund jest ok. Wiadomo, że samymi remisami turnieju się nie wygra. Ale też z drugiej strony dobrze, żadna porażka się nie wkradła, ani też nie była na radarze. Duda ani razu nie był zagrożony. No, miejmy nadzieję, że w końcu kogoś uda się przełamać. Jutro Jan Krzysztof Duda będzie walczył z zawodnikiem, który o dziwo jest ostatni. No, egzekwowo ostatni, ale jednak Alireza no, wybitnie sobie w tym turnieju nie radzi. Gdzie wielu komentatorów dawało go w gronie faworytów. Póki co, póki co tych umiejętności, żeby tutaj walczyć o podium czy na to pierwsze miejsce, no to nie pokazał. Zobaczymy, jak się akcja rozwinie. Więc Duda czarnymi z Alirezą na pewno nie będzie miał lekko, ale Francuz jest po przegranej, więc. Kto wie, może akurat się wkurzy, odpali mu się syndrom hazardzisty, będzie chciał jak najszybciej się odkuć, przesadzi i zostanie spacyfikowany przez Polaka czarnymi. Byłoby idealnie, e, chociaż taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Także cóż, e, dajcie znać, jaki wynik obstawiacie Duda czarnymi z Alirezą Dobrze by było wygrać, remis jest ok, ale na pewno nie będzie to lekka partia. Przed turniejem Duda mówił, że z Alirezu, z Alirezu gra mu się wybitnie ciężko. Także zobaczymy, jak będzie tym razem. Także cóż, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych analizach i streamach. Także punkt 15. Widzimy się na streamie. Także papa widzowie.